Szczęść Boże. Rozpocznijmy nasze spotkanie ze Słowem Bożym psalmem pierwszym, który towarzyszy liturgii słowa. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Chcemy, jak psalmista, znaleźć upodobanie w prawie Pańskim, w Słowie Pana, w Ewangelii. I chcemy rozmyślać nad tym Słowem, nie tylko przez chwilę, ale tak jak uczy nas Lectio Divina, przez cały dzień. Dlatego posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn, poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ten fragment Ewangelii według świętego Łukasza to ciąg dalszy 11 rozdziału. Już wcześniej słuchaliśmy początku tego rozdziału, kiedy to do Jezusa modlącego się podchodzą jego uczniowie i proszą, aby nauczył ich się modlić. I Jezus odpowiada na tą prośbę swoich apostołów i mówi do nich, że kiedy będą się modlić, mają mówić: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Chciałem wrócić do początku modlitwy pańskiej, do początku modlitwy, którą Jezus uczy swoich uczniów, bo ten początek, ta perspektywa obecności Ojca, to wskazanie na Ojca, jest ważne, żebyśmy dobrze usłyszeli dzisiejsze słowo, to słowo, które rozważamy na ten kolejny dzień naszego życia. Nasza Ewangelia kończy się i może od tego warto zacząć słowami Jezusa, który mówi: o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych przesłań tej Ewangelii. Wszystko zaczyna się od pytania, kim jest dla mnie Bóg, w jakiego Boga wierzę, z jakim Bogiem się spotykam, do jakiego Boga się zwracam. Czy Bóg, którego wyznaję, którego słucham, czy ja naprawdę wierzę, że On jest moim Ojcem? Czy Go traktuję jak Ojca? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Dlatego to pierwsze wezwanie modlitwy pańskiej: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Pamiętaj, że Bóg jest Ojcem i że to imię jest święte i że ta prawda o tym, że jest Ojcem, jest fundamentalna i ona ustawia całe nasze życie duchowe.
Bo jeśli zapomnimy o tym, że Bóg jest Ojcem, to łatwo zacząć Mu tylko i wyłącznie przedstawiać swoje oczekiwania, wymagania, roszczenia. Można życie religijne, duchowe właśnie zamienić w takie nieustanne zasypywanie Boga swoimi prośbami, w których chodzi nam tylko o to, żebyśmy dostali to, czego chcemy. Bo gdy zapominamy, że Bóg wie, czego nam potrzeba, jeśli traktujemy Go jedynie jako kogoś, kto dystrybuuje dobra i my mamy prawo ustawić się w kolejce, żeby jak najwięcej tych dóbr zdobyć dla siebie, to zapominamy o tym, co najważniejsze. To ginie nam ta perspektywa, że On jest naszym Ojcem. Jeśli On jest naszym Ojcem, jeśli ja w to wierzę, to mogę ze spokojem przyjmować wszystko, co On mi daje. To ufam Mu, że On wie, co jest dla mnie dobre. To jestem przekonany, że niczego nigdy mi nie zabraknie i że wszystko, co się dzieje w moim życiu, w moim dzisiaj, może służyć mojemu dobru. Bóg jest Ojcem i troszczy się o swoje dzieci. Podstawową sprawą w naszej modlitwie to nie jest jej częstotliwość, to nie jest jej siła perswazji, ale jest to przekonanie, do kogo się zwracam, czyli relacja. Najważniejsza jest relacja z Ojcem. Czy ja Boga traktuję jak kogoś bliskiego, jak kogoś, kto jest ze mną, kto jest po mojej stronie, komu mogę zaufać, na kim mogę się oprzeć? Czy ja Boga traktuję jak Ojca, który troszczy się o swoje dzieci i wie, czego im potrzeba? Czy ja Boga, odwołując się do jednego ze sformułowań tej naszej Ewangelii, traktuję jak przyjaciela? Czy czuję się bezpiecznie w Jego obecności? Czy mam do Niego pełne zaufanie? Czy nie obawiam się zbliżyć się do Niego w jakiejś prawdzie o mojej kruchości? Tak przecież przeżywamy nasze bliskie relacje. Ważne przecież, tak ważne w naszym życiu. Bóg, w którego wierzę, jest moim przyjacielem, jest towarzyszem mojej drogi, rozumie mnie, idzie obok mnie, dostosowuje się do moich ograniczonych możliwości. Rozumie mnie. Nie muszę przed Nim udawać kogoś innego niż jestem. Nie muszę udowadniać Mu, że jestem dobry. Zapracowywać na wartość w Jego oczach. On po prostu zawsze na mnie patrzy z miłością. Zawsze ma dla mnie dobre słowo. Zawsze ma dla mnie coś dobrego. Daje mi Ducha Świętego. Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Udzieli siebie samego. Duch Święty jest Bogiem. Bóg Ojciec daje nam Ducha Świętego. To jest najważniejszy dar, najważniejsze dobro, które mogę od Boga uzyskać, o które mogę prosić. Prosić o Ducha Świętego. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Pamiętaj, że jest Ojciec. I pozwól, aby Bóg był Bogiem. Bóg nie musi spełniać naszych oczekiwań. Nie musi odpowiadać na wszystkie nasze wymagania. Często tak łatwo nam właśnie stawać w takiej postawie roszczeniowej wobec siebie nawzajem, a potem trochę nieświadomie przerzucamy te nasze wymagania, roszczenia, wyobrażenia, projekcje, co powinniśmy mieć na Pana Boga. Chcielibyśmy, żeby Bóg zaspokajał nasze potrzeby, a Pan Bóg nie jest od zaspokajania naszych potrzeb. Owszem, możemy być z Nim szczerzy. Możemy Mu mówić wszystko, także dzielić się z tym, co czujemy, że jest nam potrzebne. Opowiadać Mu o tym, co jest dla nas ważne. Ale Pan Bóg nie musi zaspokajać wszystkich naszych oczekiwań. Bo oczekiwania, wymagania, roszczenia koncentrują na nas samych. Kręcimy się wtedy wokół siebie. A przecież chodzi o to, żebyśmy skoncentrowali się na Bogu. Przyjęli, że On jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeni przez Niego. I pozwólmy Mu działać według Jego boskiej logiki, ojcowskiej logiki, logiki miłości, troski o każdego z nas. Kiedy modlę się, to przeżywam swoją relację z Bogiem, który jest moim Ojcem. To czuję się bezpiecznie, to odnajduję to doświadczenie poczucia bezpieczeństwa w tej boskiej miłości, która mnie otacza.
A więc modlitwa nie ma być zbieraniem punktów, które potem będę mógł zamienić na to, co chcę, wymienić na jakiś towar, na jakieś dobra, ale modlitwa jest obecnością i bliskością po to, żeby bardziej otworzyć się na miłość Boga, bardziej poczuć się pewnym tej miłości, że cokolwiek się dzieje, Panu Bogu nigdy nic się spod kontroli nie wymknęło. I zachęca mnie i prowadzi mnie do tego, żebym zdał się na Niego, pozwolił się obdarowywać, dostrzegł, zobaczył i zrozumiał to, co On mi daje. Bóg zawsze daje mi to, co jest mi potrzebne, to, co jest prawdziwie dobre. Nigdy nie da mi czegoś, co mi zaszkodzi. Nigdy nie podsunie czegoś, co nie będzie dla mnie życiodajne. Te obrazy chleba, jajka są znakiem tego, że Pan Bóg będzie i zawsze daje to, co naprawdę jest mi potrzebne. My nie wiemy, co jest dla nas prawdziwie dobre i zdrowe. Dlatego często w tych naszych przedstawianych mu petycjach chcielibyśmy mieć wszystko. Natomiast chodzi też o to, żeby modlitwa uczyła nas rozeznawania tego, co jest prawdziwie dobre. Przyjmowania wszystkiego, co się dzieje i zamieniania tego w dobro. Z wiarą i zaufaniem wszystko, co wokół mnie, na mnie przychodzi, do mnie dociera, może stać się początkiem jakiegoś dobra. Bóg zawsze dba o mnie, troszczy się, tak jak karmił swój lud idący przez pustynię, rozmnożył chleb dla głodnych ludzi, dał to, czego było potrzeba we wszystkich innych sytuacjach. Bóg zawsze jak daje, to daje obficie, to jest też taki znak Jego dawania, zawsze więcej niż byśmy oczekiwali. Zawsze za dużo tego wina zrobił, robi to, co dokonało się w Kanie Galilejskiej. Tego wina, które zostało przemienione, było dużo więcej niż było potrzebne. Chleb, który został rozmnożony na pustyni, także był w nadmiarze. Pan Bóg nam nie skąpi. Nie musimy przekonywać Pana Boga, negocjować z Nim, żeby dał jeszcze coś więcej. Tylko przyjąć obfitość Jego darów, odkryć ich życiodajny charakter. Nie koncentrować się jedynie na swoich opiniach i przekonaniach, co jest dla nas w tym momencie ważniejsze. Zaufać Panu Bogu. W tej naszej Ewangelii czytamy również o tym, żebyśmy prosili, żebyśmy byli wytrwali w naszych prośbach. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Często powtarzamy te słowa, zachęcając się do tego, abyśmy byli wytrwali, nie poddawali się zniechęceniu zbyt szybko. Ale też ważne jest kolejne zdanie. Kto prosi, otrzymuje. Już otrzymuje wtedy, kiedy prosi. Kto szuka, już znalazł. Wystarczy zacząć szukać. Kiedy ktoś kołacze i puka do drzwi, to nawet jeśli nie zdążą mu otworzyć, to tak naprawdę drzwi są przed nim otwarte. Co oznaczają te słowa? Otóż Ewangelia zaprasza nas do tego, abyśmy uwierzyli, że najważniejsze jest wyruszyć w drogę, przestać tkwić jakoś skoncentrowanym na swoich obawach, niepokojach, na swoim myśleniu. Zacząć iść, bo to droga jest najważniejsza. Kto zaczął, postawił pierwszy krok, tak naprawdę jest już u celu, bo to właśnie ta droga, to zmaganie, te trudy, to poszukiwanie jest celem. A więc ruszajmy w drogę. Kiedy ktoś szuka, bo nie wie i zgadza się na to, że nie wie, nie rozumie wszystkiego, nie ogarnia wszystkiego, potrafi przyznać się do swojej ignorancji, niezrozumienia, niewiedzy, stawia pytania, na które nie potrafi odnaleźć odpowiedzi, dużo bliższy jest prawdy, czyli możemy powiedzieć, już znajduje odpowiedź, niż ten, kto wie wszystko, kto nie chce pytać, kto jest pewny siebie. A więc stawiamy niepewne kroki mimo obaw i to nas prowadzi do celu. To jest już celem. Stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi, nie rozumiemy, ale nasza pokora i szczerość dużo bardziej zbliża nas do prawdy niż upór przy własnych racjach. Możemy zacząć pukać, choć nie wiemy, co będzie po drugiej stronie, ale lepsze to niż w jakimś przekonaniu o swojej niegodności tkwić przed zamkniętymi drzwiami i cały czas się zastanawiać, czy ruszyć do przodu, czy spróbować zaryzykować.
Myślę, że ta Ewangelia skłania nas do tego, abyśmy wyszli z jakiejś niewoli swoich przekonań, swoich obaw, swoich schematów, abyśmy zaryzykowali, abyśmy nie bali się popełnić błędu, nawet jeśli trzeba będzie potem ten błąd poprawić. Abyśmy dokonywali wyborów, mieli odwagę do podejmowania decyzji. To ważne na drodze wiary. Pan Bóg sprzyja tym, którzy chcą ruszyć, chcą podjąć trud rozeznawania, wybierania, decydowania. Jest przecież Ojcem, który nawet wtedy, kiedy nie wszystko nam się uda, nie od razu wszystko zrozumiemy, a nawet się potkniemy, będzie nas delikatnie swoją pewną ręką podnosił i prowadził do życia.